Spotykamy się dziś w Muzeum Miasta Gdyni na wyjątkowej wystawie. Wystawie poświęconej nie tylko wyjątkowemu człowiekowi, ale także wyjątkowemu podróżnikowi czy też fotografowi. Mój pradziadek Leon Barszczewski właśnie wczoraj obchodziłby swoje 165. urodziny i to właśnie jeden z powodów, dla którego ta wystawa właśnie dzisiaj jest otwierana. Leon Barszczewski urodził się w roku 1849 w Warszawie. Później został wcielony jako młody człowiek do szkoły kadetów, czyli do gimnazjum wojskowego carskiego, a od dziecka marzył o podróżach. I Azja Środkowa były to tereny świeżo przyłączone, czy też podbite przez armię carską i ogłoszono taki konkurs, kto po prostu chce na tamte tereny pojechać. On zgłosił się dobrowolnie, od dziecka marzył o podróżach i tam w tej dalekiej Samarkandzie w Azji Środkowej spędzi 20 lat i przez te 20 lat odbędzie ponad 20 niezwykłych podróży. Na początku o takim znaczeniu może strategicznym, militarnym, starając się ustalić możliwości przemieszczania się wojsk carskich tak do granic na południe, do granic z Afganistanem, a na wschód z Chinami, ale później te podróże przeistoczyły się w takie podróże raczej poznawcze. On zresztą widać, że na tych zdjęciach, jak on zaprzyjaźnił się z tą miejscową ludnością, jak oni mu ufali, fotografowali. Trzeba sobie zdać sprawę, że wtedy aparat fotograficzny taki wielki, skrzynkowy, ważył kilkanaście kilogramów i naświetlanie takiej kliszy szklanej trwało kilka sekund. Zdjęcia są niezwykłe, pozy są fantastyczne, grupy etnograficzne, architektura Samarkandy. Leon Barszczewski, trzeba przyznać, że uchodzi za pierwszego podróżnika, za pierwszego fotografa, reportażystę, chyba polskiego, tak mi się wydaje, bo innych takich właściwie fotografów XIX wieku nie mamy. Myślę, że warto także tą wystawę zobaczyć, bo to są fotografie wykonywane 130 lat temu, na innym zupełnie sprzęcie, jakość jest niesamowita i tereny, które on odwiedzał, były bardzo ciekawe i egzotyczne dla nas, tak bardzo egzotyczne, że takich krajów jak Emirat Buchary już w tej chwili nie ma na mapach. Warto także pamiętać, że Leon Barszczewski był pierwszym muzealnikiem na tych terenach, czyli materiały, które tam zbierał, odkrywał, gromadził w swoim muzeum i przekazał je do muzeum przez siebie praktycznie założonego, którym obecnie jest Muzeum Historyczne Miasta Samarkandy. Warto także wiedzieć o tym, że Leon Barszczewski jako pierwszy prowadził badania archeologiczne w Afrasjabie, czyli starożytnej Samarkandzie, i to praktycznie Leon Barszczewski tą starożytną Samarkandę odkrył. Odmówił carowi łaski przyjęcia prawosławia i za to został w cudzysłowie, ja tak mówię, skazany i przeniesiony do pułku stacjonującego w Siedlcach. Tam zapragnął założyć szkołę choćby dla swoich córek, ale generalnie dla młodzieży polskiej. Założył szkołę handlową dla dziewcząt, którą to szkołą obecnie jest drugie liceum ogólnokształcące imienia świętej królowej Jadwigi. Szkoła ta istnieje do tej pory. Leon Barszczewski, no cóż, zginął śmiercią tragiczną w Częstochowie, tak czasem bywa, ale trzeba pamiętać, że był człowiekiem niezwykłym, miał bardzo bogaty życiorys i zostawił te niezwykłe, wspaniałe fotografie, które teraz tutaj w Muzeum Historii Miasta, które Muzeum Miasta Gdyni możemy oglądać. Zapraszamy serdecznie.